Czołem fanboysy! Dzisiaj zapraszam was, ja, sierżant Mejdronin, na nocne manewry z Battlefieldem 1, bo stwierdziłem, że jeżeli mam już sobie zdobywać te różne medale, to czemu by ich nie pozdobywać z wami? Już część medali sobie tam pozdobywałem, metali jest multum, zresztą zaraz zobaczymy, na obecną chwilę jest 43, ja zdobyłem już 13, a dzisiaj... Nie wiem, czy to nie rozbije na parę części, ale postaramy się zdobyć, żebyście zdobyli go razem ze mną. Jakie mamy w tym tygodniu? W tym tygodniu mamy Order Oktawiana Augusta. Tutaj byśmy się bawili czołgami. Mam beret czołgisty, także to byłoby nawet legitne. Okej, okay. Legia Świętej Jedności. Drużynowe asysty, tutaj bardziej taki nacisk na działanie drużynowe. Order Ikara. Nie mam ochoty dzisiaj polatać, zresztą strasznie jest sam w lataniu. Szkarłatne serce, też nacisk na zespołowe granie. Order Czerwonego Smoka, ciekawe, zabawy z bronią wybuchową, to może być ciekawe. Ale chyba jednak... Tak. Order Oktawiana Augusta, będziemy zrywać gąsienice. Żeby dużo już nie gadać i żebyście nie patrzyli, jak się pierdzielę właśnie z tym całym menu, to sobie załączymy sobie dodatek Nie Przejdą z kampanią francuską. Bardzo fajnie wyszedł właśnie ten DLC, dodający parę nowych mapek. Ostatnio kolejną dodali, kolejną nocną. No tutaj mamy Susan. Czy jak to tam się wypowiada. Podbój mój ulubiony tryb, klasyczny BF-owy. No, to jest właśnie ten BF. To jest ten BF, o którego walczyliśmy od 1942 roku i pierwszej części. Kurde, to była gra. Nie, serio, ja już od czasów bety jestem naprawdę zachwycony tą grą. Chociażby sam ten motyw cotygodniowych medali moim zdaniem jest superowy. Trzeba zaznaczyć, że twórcy gry zrobili w ten właśnie sposób, że każdemu graczowi inaczej inne medale się generują. Bodajże podczas tygodnia generuje się ich 5, 6. No i w każdym razie mamy 7 dni na ich zdobycie. Oczywiście każdy zdobywanie każdego medalu jest podzielone na parę poszczególnych sekcji. Na przykład tak jak teraz ten Order Oktawiana Augusta będę zdobył w pierwszym momencie. Skupię się na zrywaniu gąsienic. Jak odbębnię zrywanie 3 gąsienic, w tym momencie powiedzmy, że mój postęp w medalu zostanie zapisany. I nawet jak w te 6 dni się nie wyrobię, to jest to przekładane na kolejną... kolejną rozgrywkę i kolejne przypisanie medali w danym tygodniu. Dobra, no niestety mi zabrali wszystkie czołgi, to sobie polatam szturmowcem, a nóż rusznicą przeciwpancerną. O, już widzę czołguś, jesteś mój. You're mine, fucker. Chyba ktoś mnie widział. Nie pierdzieli się w tańcu, no tak. Okej. Okay. Prezydent Tom, dzięki. Dzięki, żeś mi wjechał w tyłek lekkim czołgiem. We have lost objective Edward. Dobra. Ale przynajmniej wiem, że tam są dwa czołgi. Tam są dwa. Ohoho! Jest czołg. Ulubiony, ja używam czołgu z dodatku szturmowego Saint-Chamond. We have taken objective Butter. Po prostu im się mega, mega przyjemnie prowadzi. Dziękuję bardzo. O, proszę, tutaj. A ty, gnida, ty. O, szajze, tam jest ich dwa czołgi. Dobra, wycofam się. Ej, serio, dwa czołgi lekkie, jeden szamont, no. Powiem wam, że no, nie jest lekko. Nie jest lekko. Pierwszy raz się spotkałem na tej mapie z czymś takim. Dobra, naprawiamy się. Albo i się nie naprawiamy, bo ktośmy się po... To jest dość ciekawe, że... Kurde! Żeby się w pełni naprawić, to
dać się zabić. Rzwi gnojki. Piękny czołg rozpierdzielić, tak. Mam wrażenie, że oni jeszcze nie widzieli. Zniosę granatę! Żmijcie granaty! No nie, no tutaj nie miałem szans. No fajnie, fajnie sobie zaczynam grę. Jak mam tu zerwać te gąsienice, nie mam pojęcia. Łyk kufla z wódką i jedziemy dalej. Tak, dobra. Dobra, nie ma sensu czekać. Nie ma sensu czekać na czołg. Nie ma sensu też brać czyściela okopu tej klasy elitarnej, bo no, nie będę się na tym skupiać. Dziękuję. Proszę was. Proszę was. Z tym pukawką kolibri. No tak, Behemoth przyjeżdża. No nie wiem, no. Niby mam przewagę liczebną w drużynie, ale kurde, coś nam nie idzie. Coś nam nie idzie. Strasznie nam nie idzie. Our Behemoth has arrived. No proszę, w Behemocie się. O! Pierwszy raz. Pierwszy raz od powstania tego dodatku prowadzę Behemoth. To będzie strasznie, ale to strasznie ciekawe. Uuu, jest moc. Panie i panowie, jest moc. Ale strasznie wolny jest, strasznie ciężko się nim... Strasznie ciężko się nim prowadzi. Naprawdę jest taki... dość toporny. Ciężko się nim skręca. Oj, strasznie. Cisnę i cisnę to A. Skręcić nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że jeszcze załapię się na ten czołg. A ty kuniu, spadaj stąd! Goń się, koniu. Dobra, gdzie jest ten czołg? Gdzie on się... Gdzie jest czołg? Gdzie jest czołg? Dajcie mi go. Świetnie. Z tego co widziałem, jak ludzie właśnie prowadzili Behemotem, mieli straszne problemy z wjeżdżaniem pod górę, także chyba jednak się wybiorę drogą. A pan co tutaj? A czego pan szuka? Co pan? Co to pan szuka? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Panie Niemcze? Czy panie Francuzie? Nie, to nie jesteśmy Niemcami. No faktycznie, no manewrowanie to jest katorga. Jest katorga, tak chyba lepiej. Mam wrażenie, że szybciej skręca, jak się tylko ciśnie strzałkę kierunkową. A z ciekawostek właśnie ten Behemoth, ten francuski czar, 3C albo 2C, był pierwszym super czołgiem. I miał dwa niezależne silniki. Na każdą kosinicę był przyporządkowany inny silnik. O, czekaj chwila, co to? Samochód artyleryjski. Nie jestem do końca pewien, czy kogoś z mojej drużyny mu nie rozpierdzieliłem jego ukochanego samochodu artyleryjskiego, no ale no cóż. A mógł nie wychodzić, a mógł nie wychodzić. Pięknie, pięknie. Dobra, no nic, no. Spróbujemy po próbę. Zobaczymy, czy będziemy mieć to czołg. Behemoth, przepraszam. A nie skradamy się. Nie skradamy się. A nie, dobrze. Okej.
No, zerwanie gąsienicy pięknie. No i widzicie, że w lewym, po lewej stronie ekranu jeszcze była jedynka. Jeszcze tylko dwie gąsienice. Upsi, dupsi, kartofelek. Okej. Hejt na... We have taken objective Charlie. O kurde, właśnie dla takich... Dla te... Ciekawe, czy dostanę pana. No tak. Panowie, nie peniajcie. Jest szansa, wygramy to. We have lost objective apples. Trochę ucichłem, bo się boję, że nie wydupię serwera. Bo ej, ale kurde, strasznie kiepsko się tym manewruje i no, naprawdę. Przypadkowo, nie chciałem, Ja wam pokażę, jak się gra, wie, kurde. Ino, behemoty, jo. Aż ty kurde. Behemoty, ino, trzeba zdobywać flagi, a nie czekać, aż cudowny behemot przyjedzie. Zresztą nie mam co narzekać, bo natukłem im i zdobyłem pół mapy. Dobra, dobra, czuję się winny. Czuję się cholernie, ale to cholernie winny. Czuję się głupio. I widzę, że ktoś tam biegnie. Na wszelki wypadek. No i ty. Snajper. Najniższa forma człowieka. Nie, no tak mówię, ale sam korzystam z broni snajperskiej. Mam dragona. To jest co prawda broń medyka, niemniej jednak można na nim zamontować, jak się odpakuje wtedy snajperską. I plus, że to jest karabin samopowtarzalny, możemy bardzo szybko celno prowadzić. Ale samym snajperem nie lubię grać. Szturmowiec, żołnierz wsparcia, medyk. Ale snajper uprzedkuje bardzo rzadko, tylko dla jakichś medalów, czy medyk innych pierdol. Dobra panowie, i co? I co? Jak w ogóle ucichło na serwerze. Nikt nic nie pisze. Jednak mnie nie chcą. We have taken objective Edward. No, zobaczymy. Odchodzę w czasie. Dobra, to jest nasz guś. A my sobie co możemy sobie zdobyć? Mapa, mini mapa. B i A. Koleś piszący caps lockiem jest
przekroczy. Na każdego się denerwuje. Ja nie ukrywam. No, mogłem komuś podnieść ciśnienie. No, ale niestety nie mogę ogarniać jednocześnie minimapy, gdzie się toczy pole bitwy. I jednocześnie zaraz mi będą dobre. Widzę, że jest zajechania i już słyszę. Nie wiem, czy wy też słyszycie. O, przepraszam. Choć nie gram na hardkorze, to tylko zabiję. Znaczy no, to jest... No, nie smakuje tak dobrze te właśnie fragi, no bo to jest biedny snajper. Snajperzyna taki biedniutki. Co innego jakieś tam sobie oglądasz, to powiedz, co przygotuję. Ciasnawo i niebezpiecznie i na nicach chłopy, nie peniajcie. Znaczy prawdopodobnie przegramy tą rundę, ale... Ale jak się chce, to się może. To jest również. Trzeba słuchać sierżanta Mate'a Ronina. I nacierać, no. Po co ci snajperka, jak już co można prowadzić tak skutecznie ognia? No, prawie skutecznie. Nie wiem, czy zaraz sobie nie zmienię medalu, bo... No... Nie, ja raczej nie nawigam za bardzo. No, byli się nie bardzo wciągły. Nie wiem, czy już co można zerwać. Backhead, no te można. Okej, to był wypadek przy pracy. Medyk, please. Dziękuję bardzo. Masz u mnie piękne bawarskie. W zlimitowanej wersji prawdziwego robaru Susan, czy jak to się mówi? Ej, ale nie wiem, czy ci bardzo się uciekają. Nie no, fajnie jest. Cieszę się, że jest tak dużo nacji w BF-ie. Cieszę się, że poświęciłem właśnie bardzo zbudowanej. Cały DLC-k nie przejdą. No i Sheldon Pass. To mi się mega fajnie podoba. Tak. Gdzie my biegniemy? Biegniemy na B. Przed chwilą zdobywaliście, nie wiem, czy pamiętacie. Trzeba je zdobyć znowu. Mniej więcej jak artyleria dalekiego zasięgu. Także koleś na początku mapy. Jeszcze mnie poniżył, jeszcze kurde jakimś rewolwerkiem nie zabił. Nie no, super, ekstra. Dobra, żeby nie być głosownym, zmienimy 10 drużynowych asyst przez przywożenie, 10 zespołowych asyst. To może być dobre. To musi być dobre, tylko muszę zacząć biegać z drużyną. Drużyno, gdzie jesteś? Apparently wszyscy nie żyją. Dobra, drodzy, się przytypię. Zobaczymy, czy tak się ogarnięty. No, Siemson. No, nie jest ogarnięty. Nie jest ogarnięty, bo lata snajperem. No, tak prosto. Odwrócić się przy snajperze. No, idealnie. Jak się tak sobie nie muszę... O, ale są moje dwa ziomki. Są moje dwa ziomki, nie? Nie wiem, jakiego brzmiał się tak czai. On wie coś w brzmianie, nie wiem. Tak właśnie to się robi. Tak to się robi, moi drodzy. Różnica przeciwpancerna jest bardzo skuteczną. Snajperską. No i...
więc to jest duży plus, że można nią wyszyć budyneczki. Kurde, ale chyba zaraz mi nie, bo chłopaki naprawdę, no naprawdę się nie garnią do nacierania, ale potrzebuję asyst. A ja potrzebuję asyst. Nie sięgła go moja saperka. Kiepsko ją naostrzyłem. Dobra. Zmieniam drużynę na jakiś. Nie wiem, czy to ma już sens, bo kurde. Przerżnęliśmy z Kretesem. Przerżnęliśmy, bo jakiś debil wjechał poza mapę behemotem. Dobra. Drużyny. No, drużyna Golf. Alan Akbar. Ktoś to lubi. Blisko zgodnie na klimaty. Ej, urodziłem się, panie Akbarze. Ech. Zapnął się, zorientowałem. Mogłem go ściągnąć, no ale tego, że mi wsadził w dupę MG15 MA lekki, chociaż moja dupa twierdzi, że jest inaczej. No nie miałem szans. Nie miałem szans. Najmniejszych. No, powoli rozgrywka chyli się ku końcowi. Ja tu dam zaraz, jak zabiję wszystkich i zdobędę wszystkie medale, które... Chodź, o. No i to jest ten problem, że trzeba się przełączać między medalami. Ja nie jestem zbyt rozważny, robiąc właśnie to, co przed chwilą widzieliście. Niemniej jednak... Nie. Trzeba błyskawicznie przystosowywać się. Wy widzieliście to samo co ja, jesteście moimi świadkami, że są czołgi duchy, które znikają, ja pierdziu. Boję się. Pewnie dlatego zniknął mój behemot. Okej. O, sierżaj, patrzcie go. Serio, sierżaj. Francuzi mają błękitne mundury. Idę, a ten, tak, w tym cieniu. Dobry, dobry. Fujosz. Swój chłopak. Rapture. A, ktoś grał w Bioshocka. W tym momencie zrobię małe cięcie. Małe cięcie i wracamy do zdobywania medali. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że byliście świadkami znikającego czołgu ducha Ghost Division. Yeah! Widzimy się po przerwie na reklamy piw francuskich i radzieckich. Tak!